Dzień dobry, jestem Ludwik Siadlak, a to jest moja produkcja Trener przy mikrofonie, gdzie rozmawiamy o skutecznej komunikacji poprawianiu swoich umiejętności interpersonalnych i praktycznych scenariuszach przejmowania władzy nad światem. Używam swoja produkcja, ponieważ czasem jest to vlog, a czasem podcast, dlatego gorąco zapraszam Cię na stronę siadlak.com łamane przez przy mikrofonie, gdzie możesz otrzymać krótkiego maila, kiedy pojawi się kolejny odcinek. Ale zanim to zrobisz, już teraz zapraszam Cię do dzisiejszej audycji. Dzień dobry, jestem Ludwik Siadak, to zresztą słyszałeś słyszałaś już wstęp do tej produkcji, i chciałbym dzisiaj z Tobą porozmawiać o takich tematach jak budowanie marki, o jak nieprzesadzanie i to, dlaczego rezygnuję z Fajsa. Dlatego że po pierwsze, w momencie kiedy. Znaczy, ta treść, którą w tej chwili będę się z tobą dzielił, to jest eksperyment. I to, co będę robił później z tą treścią, to również jest eksperyment, jak wszystko czym się zajmujemy w życiu. Dlatego, że jeżeli wydaje nam się, że będziemy iść według jakiejś procedury i ktoś nam sprzeda jakiś koncept tego, że należy zrobić tak, tak, tak i tak, to to jest totalnie nieunikalne, czyli nie dajemy czegoś, co jest wyjątkowe, czegoś, co wynika tylko i wyłącznie z nas, tylko po prostu wykonujemy dokładnie to samo. To jest troszeczkę tak jak z zakupami w Chinach, jeżeli wchodzimy na AliExpress, to tak naprawdę jesteśmy w stanie tylko i wyłącznie Wybierać produkty według ich ceny. Ten, te produkty, które są najtańsze, te produkty, gdzie ktoś produkuje na tak masową skalę i sprzedaje na tak masową skalę, że po prostu jest w stanie zarobić na jakimś tam drobnym marginesie w momencie, kiedy wykonuje tą swoją sprzedaż. I to jest fajne, okej, okay, super, sposób na prowadzenie biznesu, natomiast jeżeli myślimy sobie o naszej własnej marce, o naszym własnym życiu. O tym, w jaki sposób różne rzeczy tworzymy, to naprawdę ciężko jest wymyślić, że hej, ja mogę w tym momencie tworzyć coś takiego, co będzie totalną kopią kogoś innego, czy jakiegoś konceptu, który na przykład przeczytałem w jakiejś książce, albo usłyszałem od kogoś, albo zobaczyłem na YouTubie, że ktoś tak żyje i ja chcę to skopiować jeden do jeden. No okej, okay, może ci się uda, ale w tym momencie tak. Po pierwsze. Człowiek, od którego kopiujesz, nie będzie za bardzo zadowolony, dlatego że opracował tą koncepcję w jakiś sposób. Co więcej, jego audytorium, ludzie, którzy tego człowieka w jakiś sposób szanują, w jakiś sposób respektują, w jakiś sposób śledzą jego działania, będą mieli w tym momencie do wyboru jego albo ciebie, ale to jest cały czas ta sama ekipa. Więc nie warto kopiować innych, dlatego że. To audytorium, które się zbiera, nasz, yy, nasze plemię, które sobie tw tworzymy, w myśl tego co Seth Godin pisał w książce The Tribes, yy, plemię naszych followersów, naszych yy, obserwujących, naszych widzów, naszych czytelników, naszych słuchaczy, to jest grupa, która już się w jakiś sposób konstytuowała, w jakiś sposób się stworzyła przez innego yy, człowieka, czy wokół innego lidera yy, tej opinii, tej, tego sposobu życia. Więc nie ma możliwości, w moim odczuciu przynajmniej, grania na, jakiś taki drob, na jakiejś drobnej marży, jeśli chodzi o sposób, w jaki na przykład prowadzimy biznes czy tworzymy siebie. Warto jest wymyślić coś unikalnego, warto jest wymyślić coś zupełnie nowego. Tylko, że w momencie, kiedy my wymyślamy swój własny produkt, siebie wymyślamy jako markę, dlatego że jesteśmy swoją własną marką i o tym właśnie za chwilę będziemy rozmawiać, no to dosyć mocno istotnym aspektem jest również to, żeby. <laughs> żeby ten pomysł, który tworzymy, był nieprzesadzony. Bo ja ta, na przykład, to jest najidealniejszy przykład z tym, co my tutaj robimy teraz. Wymyśliłem jakiś czas temu, kiedy tworzyłem w ogóle swoją prezencję, swoją obecność na YouTube, nazwę tego kanału. Czyli, że to nie będzie po prostu daily vlog tylko to będzie trenerskie życie w obrazkach czyli codzienny vlog na, na którym rozmawiamy o skutecznej komunikacji poprawianiu swoich umiejętności interpersonalnych i praktycznych scenariuszach przejmowania władzy nad światem. wymyśliłem to będąc w niemieckim Wackernheim. Spisałem sobie to w swoim Evernote powtórzyłem sobie dwa trzy razy w głowie czy mnie, czy to jest zgodne z moim kręgosłupem że faktycznie o tym będziemy przez większość czasu rozmawiać na tym vlogu tak to się zgodziło więc zacząłem to po prostu codziennie powtarzać przy każdym odcinku i to jest rzecz, którą stworzyłem i która po prostu wyszła okej, okay, luzik. W momencie, kiedy ten vlog, jak się okazało, zaczął być przez wielu z Was, być może nawet przez Ciebie, słuchany, a nie oglądany, dlatego, że tak jak wielokrotnie już też powtarzałem, szczególnie ostatnimi czasy, ja nigdy nie będę, <laughs> wypadałoby się napić wody przy takim gadaniu, Nigdy nie będę Peterem McKinnonem, ani Casey Neistatem, ani Krzyszkiem Gąciarzem, dlatego że nie mam w ogóle chęci bycia nimi, i zdałem sobie sprawę również z tego, że ja właśnie po prostu w jakiś sposób podążam ich ścieżką. Czyli vlogi, które tworzę, te produkcje, które publikuję na YouTube, one są bardzo bliskie ich pomysłowi, czyli temu, że trzeba zacząć dzień, trzeba przeprowadzić widza przez jakieś swoje codzienne aspekty parzenia kawy, czy wstawania rano w szlafroku, czy wchodzenia do biura, czy jeżdżenia na desce elektrycznej i w międzyczasie przemycanie jakiejś dodatkowej treści. A to jest totalnie nie moje, dlatego, że ja zdałem sobie sprawę z tego, że ja w podcastingu czuję się lepiej. W momencie, kiedy rozmawiamy jeden na jeden, kiedy jest mój mikrofon i twoje słuchawki, czy twoje kolumny, czy twój samochód, który nadaje... To, to jest bardziej moje, ja się z tym czuję dużo lepiej. Więc zacząłem serwować ten vlog w formie podcastu, który nazwałem już nie trenerskie życie w obrazkach, tylko trenerskie życie w słuchawkach. I to też w jakiś sposób było spójne. Po czym teraz doszedłem do wniosku, jeszcze szczególnie przy tych genialnych komentarzach od Was, gdzie stwierdziłem, że kurczę, ja bym chciał jednak zrezygnować z tej obrazkowej części, bo, bo tak jak mówię, to nie jest moje. I w momencie, kiedy przeczytałem, że wy i tak przewijacie tą część obrazkową, kiedy samolot startuje, kiedy samolot ląduje, kiedy ja jadę gdzieś tam we Włoszech, a przewijacie to do tej faktycznej treści, do tego mięsa, którym się tutaj zajmujemy, to to jest po prostu miód na moje serce. No, i stwierdziłem, dobra, to w takim razie warto byłoby zakończyć ten etap i zacząć etap kolejny. I wymyśliłem sobie, dobra, to jakby to nazwać? Zrobiłem sobie jakąś tam graficzkę. No to może głowa pełna pomysłów, no ale to jest takie bardzo ogólne i nie ma większego y, związku ze mną, no bo każdy z nas może mieć głowę pełną pomysłu, pomysłów różnych, różnorodnych, różnorakich. Więc stwierdziłem, że może w takim razie nazwę to trener przy mikrofonie. Okej, okay, bo wcześniej było trenerskie życie w obrazkach, trenerskie życie w słuchawkach. No to może by to tak faktycznie skomasować w myśl tego, że to jest trenerskie życie przy mikrofonie. No ale tak naprawdę to trenerskie życie to to jest tak dosyć dużo, więc trener przy mikrofonie. O, dobra, trener przy mikrofonie jest w porządku. Ba, co więcej, tu jest jeszcze jeden super ważny aspekt, to jest to, że TP, trenerskie życie przy mikrofonie TPM. No, to będzie bardzo bliskie temu, czego o czym ja często mówię na swoich szkoleniach. Jest w komputerach, szczególnie w laptopach, taka mała funkcja, takie urządzenie, które nazywamy Trusted Platform Module, czyli moduł zaufanej platformy. To jest generalnie taki mały generator liczb losowych, który odpowiada za naszą kryptografię i szyfrowanie danych, które możemy wykorzystać w komputerach. Nie będziemy się tutaj totalnie zagłębiać w te tematy, bo to nie jest ani czas, ani miejsce. Natomiast od razu zacząłem myśleć, okej, okay, to w takim razie TPM, trener, trener przy mikrofonie i Trusted Platform Module, tam jest kwestia bezpieczeństwa, szyfrowania, tutaj jest moje treści, którym się z dzielę, to się zaczyna ten może w takim razie ułożyć jakąś akcję marketingową z tym związaną i przypomniała mi się przepiękna scena z Krakowa sprzed wielu, wielu lat. Jak bardzo można przesadzić? Było spotkanie, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, czytelników bloga Aleksa Barczewskiego, gdzie ja też przez Aleksa byłem zaproszony, i jeden z widzów, czy z, z czytelników jego bloga, przyjechał chyba z Gdańska w ogóle do Krakowa na to spotkanie i zaczął opowiadać o swoim w, w ramach takiego swojego elevator pitch czyli tego, w jaki sposób się szybko przedstawić. Zaczął opowiadać o swoim pomyśle na biznes, który ma, i że jego inicjały, jak się rozłoży na czy poukłada w odpowiedniej kolejności, to tak naprawdę są zgodne z jakąś tam technologią, i ta technologia tak naprawdę ma dużo wspólnego z jego pomysłem na biznes, i to wszystko ma bardzo dużo wspólnych cech i w ogóle. I zdałem sobie sprawę z tego, że już wtedy, mniej więcej w połowie tej całej wypowiedzi tego człowieka, wszyscy posnęli, tak? Totalnie nikt już nie kojarzył tego. Oczywiście, on mówił z pasją, on mówił z energią, dlatego, że jemu się to w głowie składało. I to było fantastyczne, że jemu się to w głowie składało, natomiast nie umniejsza to, czy nie wpływa to w najmniejszym stopniu na fakt, że nikogo to więcej nie interesuje. To interesuje tylko danego autora tego pomysłu, bo to jest w końcu nasz pomysł, o Boże, jak cudownie mi to wyszło, genialnie wszystko się złożyło i to pasuje. Wszystkie elementy układanki wchodzą jeden w drugi. I to jest fajne. I ja zdałem sobie sprawę, że zacząłem robić dokładnie coś takiego. Zamiast po prostu, hej, no to będzie vlog łamany przez podcast, a właściwie w odwrotnej kolejności, podcast bardziej i z wersją wideo, kiedy będzie ku temu możliwość, który będzie po prostu mną przy mikrofonie, trenerem przy mikrofonie. I to wystarczy żaden tam trusted platform module, ani cokolwiek innego, żadne, żadne szyfrowanie, żadna kryptografia. To może zostać w mojej głowie jako fan, to może zostać gdzieś tam sprzedane przy okazji, szczególnie w grupie, która. Rozumie, czym jest TPM, która zajmuje się różnymi bitlockerami, która zajmuje się różną, różnymi szyfrowaniami i algorytmami tego rodzaju, to wtedy to jest fajne i można w tym momencie to sprzedać jako taki bonus. Ale nie warto opierać się na takich rzeczach, dlatego że. Z próbowanie zarażania, próbować zarażać swoją, swoje audytorium rzeczami, które dla nas są pasjonujące, gdzie jest strasznie duża historia, gdzie oni chcą się skoncentrować na czymś zupełnie innym, bo umówmy się, ciebie nie interesuje w tym momencie szyfrowanie i to, że ten vlog czy podcast nazywa się tak czy inaczej. Ciebie interesuje to, w jaki sposób skutecznie się komunikować, w jaki sposób poprawiać swoje umiejętności interpersonalne i w jaki sposób opracować swój własny, osobisty, praktyczny scenariusz przejęcia własnej. Nad światem, a nie to, że ja sobie gdzieś tam coś wymyśliłem. I wydaje mi się, że często dużo, za dużo pracy w to wkładamy. To jest tak jak z tworzeniem swojej strony internetowej. Jeżeli rozmawiamy o brandingu, rozmawiamy o tworzeniu siebie i swojej obecności, na przykład w sieci, to czasem jest tak, że yy, dostosowujemy swoją stronę internetową, czyli tworzymy ją, wybieramy w ogóle, wchodzimy na ThemeForest i przeglądamy 50 tysięcy różnych layoutów, tematów, template'ów na te nasze blogi, które chcemy później tworzyć. W tym jest to doskonałe, ale tego mi brakuje, a tutaj mogło być troszkę inaczej, a tu mogło być zamienione miejscami w ogóle, i w ogóle. Po czym, jak już wybierzemy coś, no to patrzymy na tą stronę, załóżmy, że ją wybraliśmy zbudowaliśmy i zbudowaliśmy jest super fajnie, tylko, że My wchodzimy na naszą stronę bardzo często i jako, że znamy treść, która tam jest, ta treść nie jest dla nas interesująca, bo to my sami właśnie ją napisaliśmy, to my sami ją opublikowaliśmy, ją, my ją stworzyliśmy. I ludzie jak inni, którzy wchodzą na naszą stronę, oni przychodzą tam po tą treść, a my wchodzi kiedy wchodzimy na swoją własną stronę, to patrzymy, hm, tu jest niedociągnięcie, albo tutaj to logo nie jest tak jak być powinno, mogłoby być przesunięte o 4 piksele w prawo, to w tym momencie byłoby genialnie, tylko jak to zrobić, to będzie posypie się to, posypie się tamto i tak dalej. I mamy tak strasznie dużo uwag do tej strony, ja przeżywałem to dosłownie teraz kilka dni temu, kiedy przebudowywaliśmy mm, stronę mojej Ani, jej wizytówkę, zapraszam www.siadlak.pl. Ae, jak Anna Emilia. I y, Ania wchodzi na tą stronę i mówi: Dobra, kończku, widzisz tutaj odcień szarości, w z którą jest, y, którą jest zapisane to, że Ania jest professional makeup artist, jest taki nieco niewyraźny. Co więcej, ten cień, który się tam się pojawia. Mówię najdroższa. Popatrz na tą stronę z perspektywy innego człowieka. Ty w tej chwili weszłaś na tą stronę i patrzysz na nią analizując każdy szczegół. Po kolei de facto piksel po pikselu czytając dokładnie, co tam jest napisane. Człowiek, który jest zainteresowany zawodową make-up artist, która może świadczyć usługi e, wizażu i układanie stylizacji fryzur w operach, w e, reklamach telewizyjnych, e, czy w tym wszystkim, czym, czym się zajmujesz na co dzień, ten człowiek nie patrzy na twoje logo. Okej, okay, dobra, jest logo, gdzieś tam zapamiętam mniej więcej, jak ono wygląda, ale koncentruje się na zdjęciach, bo to jest portfolio, to na tym właśnie to polega. Ja nie w tym momencie mówię, kurczę, masz rację, ja nie patrzę na to, na te make-upy, dlatego że te make-upy znam, ja sama je stworzyłam, ja sama je namalowałam na ludzkich skórach, a patrzę na to wszystko, co jest naokoło, a to nie jest ważne, bo tak naprawdę najważniejsze jest mięso, najważniejszy jest content i znowu wracamy do tego przykładu mojego vloga, że no, fajnie, że samolot leci w górę i fajnie, że samolot leci w dół, ale no, ja jestem bardzo prostolinijny. Ja jestem bardzo pragmatyczny. Jeżeli ja mam do przelecenia trasę z Warszawy do Frankfurtu, to lecę klasą ekonomiczną, bo nie widzę różnicy w jakości swojego życia w momencie, kiedy dostanę kawę i kanapkę, i kawa będzie w papierowym kubku, a kanapka będzie po prostu kanapką w porównaniu z tym, że dostałbym kawę w porcelanowym kubku, a kanapkę dostałbym na porcelanowym talerzu wraz z metalowymi sztućcami, bo z reguły i tak tą kanapkę i to byłoby dla mnie tak naprawdę dyskomfortem, dlatego że ja tą kanapkę z reguły wrzucam sobie do plecaka i zjadam gdzieś tam po drodze, kiedy na przykład czekam w kolejce, żeby wypożyczyć samochód we Frankfurcie. Więc no, nie jest to zbyt atrakcyjne, że ja latam samolotami cały czas w tej z powrotem, wykręcając ileś tam dziesiąt lotów yy, rocznie. Natomiast, jeżeli obejrzysz sobie znowu, wracam do Casey'ego Neistata, który lata tam w ogóle na długich dystansach i samolotami, gdzie bilet kosztuje 20 tysięcy dolarów, no to to jest zupełnie inna bajka, i tam to warto jest oglądać. Kurcze, gość jest w stanie wziąć prysznic w trakcie lotu, i normalnie sobie ten prysznic pół godziny wziąć, i jeszcze pani mu tam rozłożą łóżeczko. I tak dalej, panowie przyniosą szampana z truskawką. No, warto obejrzeć. Dla samego relaksu, dla samego faktu poznania tego, że takie koncepcje przemieszczania się z punktu A do punktu B również istnieją. Więc to są różnego rodzaju takie opcje, które są, które są tworzone przez innych, a których ja nie robię, bo, bo nie. I koniec. No, i wróciłem do siebie, podaję Ci przykład Ani. I myślę, że często jesteśmy sami winni. Ja też sam byłem temu winien niejednokrotnie i teraz jako, że przebudowuję również moją stronę siadla.com przy okazji właśnie zmiany dostawcy hostingu, żeby to było wszystko jeszcze lepsze, jeszcze bardziej czytelne, jeszcze szybsze dla ciebie, żebyś mógł, mogła tą treść, którą tam serwuję konsumować w jeszcze bardziej wygodny sposób. To też się staram łapać na tym, żeby właśnie nie robić czegoś takiego, że kurczę tutaj, muszę dostosować, albo żeby ten link był klikalny, albo żeby ta, ten font był chociaż ciut większy, żeby z tym mniejszym był tak 50 na 5. Za dużo. Jak doskonale wiadomo, done is better than perfect, czyli gotowe jest lepsze niż perfekcyjne, a perfekcyjne nigdy nie będzie. Tym bardziej, że jak już my się opatrujemy z czymś, co jest dla nas znane, dla nas naturalne, to za chwilę będziemy chcieli to jeszcze raz zmienić, żeby odświeżyć i tak dalej, i tak dalej. I to jest drugi aspekt, właśnie z budowaniem siebie. W momencie, kiedy tworzymy swoją własną markę, to war warto jest tworzyć naszą markę na naszej własnej platformie. I tworzenie strony internetowej. To jest bardzo dobry koncept, bardzo dobry patent, dlatego że możemy na tą stronę internetową zaprosić swoją, swoje audytorium. To jest tak, jakby zapraszać ludzi do swojego własnego domu. Na spotkanie. Nie wiem, jesteś autorem książki chcesz zaprosić ludzi do swojego domu. W momencie, kiedy jesteś autorem książki i, czy autorem magazynu załóżmy, który się jakoś tam cyklicznie pojawia na rynku i zaprasza cię jakaś księgarnia, czy jakieś wydawnictwo, czy być może, nie wiem, kiosk ruchu albo Empik i to tam odbywasz swoje spotkania z czytelnikami i oni w tym momencie nie wiedzą, jak do ciebie trafić, wiedzą tylko i wyłącznie do tego, o tym, że jak pójdą do Empiku, czy kiosku ruchu, czy gdziekolwiek indziej, to ty tam będziesz, to w momencie, kiedy rozstaniesz się z tym Empikiem, czy z tym kioskiem ruchu, czy jakimkolwiek innym miejscem, to w tym momencie ci ludzie nie będą potrafili cię znaleźć. I to jest właśnie tak troszeczkę z Facebookiem, który co jakiś czas banuje ludzi z dowolnego powodu. Być może ktoś się po prostu zaweźmi i zacznie zgłaszać cię, że hej, e, robisz coś wbrew e, polityce prywatności Facebooka, albo łamiesz jakiś przepis, albo twoje konto musi po prostu zostać poddane jakiejś jakiejś weryfikacji, no to tak naprawdę tracisz swoją platformę kontaktu, tak naprawdę tracisz możliwość rozmawiania z ludźmi. Dlatego warto jest budować swoją własną platformę. Oczywiście jest to o wiele trudniejsze, dlatego że jesteśmy na Facebooku. Używamy tego Facebooka na co dzień, to tam idziemy, żeby zobaczyć, co słychać u znajomych, to tam dociera do nas interesująca nas treść. Od tego są te wszystkie algorytmy, które będą nam proponować takie treści, które dla nas są najbardziej atrakcyjne, takie treści, które my będziemy najczęściej z którymi będziemy wchodzić najczęściej w interakcję, czyli będziemy potrafili Wykazać jeszcze większe zaangażowanie. Dlatego, że o to Facebookowi chodzi, o to chodzi Twitterowi, o to chodzi każdej innej sieci społecznościowej, żeby tam była nasza uwaga. Bo jeżeli ja wiem o tym, że okej, okay, wszyscy moi znajomi są na, na Facebooku, no to ja w takim razie pójdę na Facebooka, a skoro wszyscy jesteśmy w tym momencie na Facebooku, to tam przyjdą też reklamodawcy. Reklamodawcy będą chcieli nam zaserwować jakąś informację. Żeby zaserwować jakąś informację, no musi zapłacić Facebookowi. Facebook będzie robił wszystko, żebyśmy byli na Facebooku i żebyśmy byli tam jak najdłużej. Ja ostatnio zdaję sobie sprawę z tego dzięki Rescue Time. Rescue Time to jest taka fantastyczna aplikacja, którą instalujesz sobie w swoim systemie operacyjnym, maleńka, mikroskopijna, totalnie nieinwazyjna. Nie instalujesz ją sobie, nic nie robisz, nic nie klikasz, niczego nie. W żaden sposób nie wchodzisz z nią właśnie w interakcję, ale ona bada to, co robisz. I tworzy taki raport na koniec dnia, na koniec tygodnia, na koniec miesiąca. Mówiący ci o tym, że. Tyle i tyle czasu spędziłeś, spędziłaś na przykład w Photoshopie, a tyle w Premierze, a tyle w Adobe Audition, a tyle w swoim Wordzie, Excelu, w Outlooku, na Skype'ie, badając każdą aplikację po kolei i nie monitorując twojego ruchu, nie monitorując tego, co piszesz, tylko i wyłącznie jakie okienko masz w tym momencie otwarte na swoim pulpicie. A w momencie, kiedy masz otwartą na przykład przeglądarkę, to w tym momencie, na jakiej stronie jesteś? Czyli ile czasu spędziłeś, spędziłaś na Facebooku, ile na YouTubie, ile na, nie wiem, cnn ile na BBC, ile na Redditie, ile na dowolnej innej stronie, na której spędzasz czas. I oczywiście, jeżeli oops. E, oczywiście, jeżeli mm, spędzasz czas w Outlooku, no to można przyjąć, że to jest czas raczej spędzany produktywnie. Jeżeli spędzasz czas na. YouTubeie, to, to Ty sam sama musisz sobie skategoryzować, czy dla Ciebie YouTube to jest tylko i wyłącznie zabijanie czasu, czy być może YouTube to jest coś rozwijającego, bo oglądasz vlogi, słuchasz podcastów na YouTubeie, cokolwiek innego. Ale jeżeli na przykład wchodzisz na Netflixa, no to na Netflixie trudniej jest już znaleźć treść rozwijającą, raczej będziesz oglądać seriale dla relaksu. I można w tym momencie zobaczyć dokładnie, ile czasu spędzamy na czasie produktywnym, a ile czasu spędzamy na dystrakcjach. I o ile możemy sobie zdawać sprawę, że kurczę, no, no ja tam wchodzę sobie czasem na Facebooka, raz tu, raz tam i tak dalej, no i jakoś tam to wygląda. To w momencie, kiedy mamy twarde dane, twardą analitykę, która nam mówi, tyle minut, tyle sekund tego dnia spędziłeś na fejsie, tyle minut, tyle sekund spędziłeś na Netflixie. Tyle minut i tyle sekund spędziłeś na Reddicie, no to wiesz w tym momencie, że kurczę, no tak jest i tego się nie da okłamać. Tego. To nie jest bazujące na jakimś naszym poczuciu, to jest bazujące tylko i wyłącznie na twardych, konkretnych informacjach. I yy, to nam daje większe poczucie jasności sytuacji. Że tyle i tyle czasu spędzamy. Pytanie brzmi, czy chcemy tyle czasu spędzać? Ja, dzięki Rescue Time, do którego wróciłem w tej chwili chyba po ośmiu latach nieużywania go, zdaję sobie sprawę z tego, że oprócz tego, że ponad godzinę dziennie spędzam na różnego rodzaju dystrakcjach, czyli właśnie na. Właśnie na Facebooku, z którego tak naprawdę nie wynoszę totalnie żadnej wartości pozytywnej. Oczywiście są pewne grupy facebookowe, które są dla mnie bardzo atrakcyjne, gdzie się udzielam, gdzie mogę porozmawiać z innymi, ale głównie to jest właśnie jakieś takie. No, okej, okay, fajnie, że ktoś tam coś zrobił, fajnie, że ktoś tam gdzieś jest i wejdę w jakąś interakcję, pocieszę się tym, ale to jest forma relaksu, która jest mało relaksująca, bo ja cały czas jestem skupiony na tym. Ja wolałbym w tym momencie nawet posiedzieć sobie na Netflixie, obejrzeć e, serial Brooklyn 99, który ostatnio oglądam. Poznałem go tylko i wyłącznie dzięki Timowi Ferrisowi, który miał, e, nagrał odcinek podcastu z Terrym Cruzem, chyba tak się Terry Cruz e, odmienia, który gra tam jedną z głównych ról. Przesłuchałem ten podcast, który jest fantastyczny, w ogóle kosmos, oczywiście link będzie w, w notatkach do tego odcinka, natomiast... E, i on był też w moim Mandy Speed Linking, na pewno. Tak, był w Mandy Speed Linking i do Mandy Speed Linking też będzie, oczywiście, link. Natomiast y, oglądam ten serial, który jest takim, nie wiem, mógłbym go nazwać amerykańską wersją naszego trzynastego posterunku sprzed lat, tylko troszkę bardziej zabawną, przynajmniej dla mnie. I y, y, to jest. Taka że totalnie relaksująca, dlatego że tam nie muszę być skoncentrowany. Tam jest po prostu czysta, absolutnie niczym niezmącona rozrywka. Więc jeżeli ja mogę sobie zamiast tej godziny 10, godziny 15, którą spędzam na Facebooku, mógłbym spędzić 20 minut na, na Netflixie, a w tym samym czasie na przykład poczytać sobie jakąś książkę, która będzie beletrystyką, literaturą piękną i tak dalej, to ja będę bardziej szczęśliwy sam ze sobą. I to jest potęga twardych danych. I dlatego ostatnio zastanawiam się, czy nie zrezygnować z Facebooka. W ogóle chcę zrezygnować ze swojego fanpage'a w, w kontekście budowania marki, dlatego że zdaję sobie sprawę z tego, że takie rozdzielenie tego, że okay, jestem ja, Ludwik Siadlak, który mam swoje prywatne konto, gdzie i tak wpiszę wszystko publicznie, i oprócz tego mam ja, Ludwik Siadlak, konto, które jest fanpage'em, którym też nie mam za bardzo czasu się zajmować, i tak dalej, no ale zacząłem się zastanawiać, jaki jest sens rozdzielania tych dwóch rzeczy. Trudno mi sobie wyobrazić, żebym ja był marką w taki sposób, żeby ta marka musiała być oddzielna. Jeżeli mówimy o współczesnym biznesie, gdzie nie jest tak, że okej, okay, jestem ja prywatnie i ja zawodowo, ktoś zupełnie inny, ktoś budujący wizerunek jakiegoś profesjonalnego trenera, który szkoli ludzi na, w całej Europie, nie na całym świecie, ale w całej Europie i tak dalej, no to okej, okay, tylko że ja. Nie, to nie jest tak, że ja buduję taki wizerunek profesjonalnego trenera. Ja po prostu jestem profesjonalnym trenerem, który szkoli ludzi w całej Europie i robi to najlepiej, jak potrafi, dając właśnie swojemu rynkowi wartość, dając swoim klientom najwyższe, najwyższą możliwą wartość, wiedzę, umiejętności, tak jak potrafię, bo to jest zgodne tutaj. I zastanawiam się, czy w ogóle koncept tego, żeby mieć swój własny fanpage dla siebie samego. W takiej sytuacji jest rozsądny. Obserwuję tutaj na przykład Michała Sadowskiego, który według mojej wiedzy nie ma swojego fanpage'a, a jestem przekonany, że wielu ludzi bardziej jest zainteresowanych Michałem jako takim, a nie tylko i wyłącznie brandem 24, którego Michał jest twórcą i założycielem, i szefem więc o ile brand 24 jako firma jako osoba prawna musi mieć swój pan, fanpage. O tyle Michał swojego fanpage'a nie ma i ja też no, nie świadczę usług jako firma, świadczę usługi, usługi jako ja yy, i myślę, że na tym warto się bardziej skupić. Więc teraz jestem w procesie przetwarzania tego. Nie chcę skasować czegoś, co jest później nieodzyskiwalne w jakiś sposób. Nie widzę w tej chwili w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy dosłownie przed momentem, czyli budowania swojej własnej platformy jakichś szczególnych benefitów z tego, żeby mieć osobną, nie dość, że jesteśmy na Facebooku, to żeby mieć na Facebooku osobną, y, osobne miejsce, które, którego zasięgi i możliwość dotarcia będą cały czas pomniejszane, 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 bo Facebook będzie chciał, żeby mu zapłacić za to, żeby to było, y, żeby to było y, właśnie bardziej promowane i żeby to docierało do większości ludzi. Wolałbym, żeby... Y, Nasza interakcja skupiła się wokół jakiejś platformy, którą ja zarządzam, którą ja mogę Ci udostępnić i na której będziesz się czuć pewnie, że nie za to, czy dostajesz jakąś informację, czy ta informacja jest przed Tobą ukryta, nie odpowiada żaden algorytm, ale odpowiadamy tylko my dwoje, czyli Ty. Chcąc tam być, chcąc to subskrybować, na przykład klikając hej, ja chcę dostawać nowe powiadomienia o tym, jak pojawi się nowy artykuł na moim blogu, jeżeli pojawi się nowy vlog, czy nowy podcast, czy jakakolwiek inna treść, która nie wiem, virtual reality jak za chwilę będziesz mógł, czy mogła odpalić hologram, gdzie będziemy mogli sobie face to face porozmawiać. E to, to będzie nasza platforma i to ja będę decydował o tym, kto tam jest. Nie będzie tam żadnych, yy, żadnego hejtu, bo jeżeli ktoś się pojawi na mojej własnej platformie, no to ja nie będę się zgadzał na to, żeby ktoś mi mówił: hej, tutaj jest źle, tutaj jest niedobrze i tak dalej. Ja ci powiem, jak ma żyć, bo to jest nasze miejsce miejsce, w którym ma być. Dobrze, w którym ma być serdecznie, w którym ma być sympatycznie, w którym ma być przede wszystkim produktywnie, tak żeby to była wartość, a nie śmieszne kotki, przy których można się zrelaksować, bo od tego są inne miejsca. A więc to jest moja rozkminka, e, takie rozkminki bez napinki e, na temat tego, jak to tworzyć dalej. Więc przeszliśmy przez takie parę elementów związanych z tym, w jaki sposób tworzyć swoją e, swój brand, w jaki sposób nie. Nie przesadzać, w jakiś sposób nie przekombinować. Dlaczego warto po prostu, w myśl zasady mojej babci, prostota, umiar, elegancja, stworzyć coś, uruchomić. Done is better than perfect, lepiej zrobić i mieć gotowe niż czekać na perfekcyjność. Nie przesadzać raz jeszcze i tworzyć swoje własne platformy po to, żeby nie musić bazować na kimś innym, bo tak jak właśnie w tym przykładzie z tego, z tym Empikiem, jeżeli ktoś wiedząc. No, przerwało się na moment nagrywania wideo, bo tak jak Kamil Brzeziński któregoś razu przy chyba wipkawie z Edytą Hońską powiedział, że kamera to jest kamera, a aparat to jest aparat. Gdyby aparat nagrywał dłużej niż 30 minut, to stałby się kamerą, więc przestało się nagrywać. A to oznacza, że mówimy już, rozmawiamy już ponad 30 minut i myślę, że to wystarczy. Zważywszy, że typowe odcinki tego. Mm, moich produkcji miały poniżej 10 minut, a ta ma w tej chwili minut dokładnie 30. To myślę, że warto już chylić się ku, warto chylić się ku końcowi i na tym zakończyć dzisiejsze nasze spotkanie. Nie wiem, jak będą wyglądały kolejne dni. Bardzo, bardzo, bardzo interesuje mnie, jak tobie się czegoś takiego słucha. Ewentualnie oglądaj, jeżeli konsumujesz tą treść na YouTube, Natomiast bardzo zależy mi na tym, żeby wiedzieć, jak Ty to widzisz, dlatego że no, te rzeczy, które ja tutaj, o których ja tutaj powiedziałem, no to ja wiem, tak? A to jest przecież dla Ciebie, nie dla mnie. Więc bardzo chciałbym, żebyś zostawił, czy zostawiła jakiś komentarz, niezależnie od tego, gdzie to oglądasz, gdzie tego słuchasz, gdzie to konsumujesz, zawsze mój e e-mail. Ludwikemasiadak jest dostępny dla Ciebie, więc tam możemy się skontaktować. Tyle na dzisiaj. Dzisiaj odcinek pod tytułem Branding, a teraz czas na outro tego odcinka, czyli za dżingiel końcowy, a my usłyszymy się w ciągu następnych dni. Nie wiem, czy jutro, bo po 250 odcinkach to przestaje być codzienny vlog Trenerskie Życie w obrazkach, To jest produkcja Trener przy mikrofonie. Dzięki, do usłyszenia. Cześć. To była produkcja trener przy mikrofonie, czyli dywagacje i rozkminki o tym, jak skuteczniej się komunikować, poprawiać swoje umiejętności interpersonalne i opracowywać własne scenariusze przejmowania władzy nad światem. Mam nadzieję, że podobał Ci się dzisiejszy odcinek. Jeśli nie chcesz, aby ominęły Cię kolejne, przejdź na stronę siadla.com/one przez przy mikrofonie, gdzie możesz otrzymać krótkiego maila, kiedy pojawi się kolejny odcinek. Tak czy owak, dzięki, do usłyszenia, cześć!